Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym opowiem wam historię, jak dostałem bana oraz zobaczycie, jak to się stało, ponieważ sporo pytań ostatnio się pojawiło. Znajdujemy się oczywiście na mojej bezludnej wyspie, w ogóle taka mapa mi się wygenerowała. I ja na samym początku chciałbym tylko przypomnieć, że od wczoraj podbijamy TikToka i zapraszam was na TikToka. Moja nazwa na TikToku to nexe.333, polecam serdecznie, daily content tam wlatuje tak o. I możecie kanał subskrybować, jak jeszcze ktoś z was tego nie robi, polecam serdecznie. I moi drodzy, przechodząc już do rzeczy, tutaj mamy piękne pszczółki superanckie, będziemy sobie biegać tutaj, bo nie mam gdzie. Opowiem wam w skrócie historię, jak dostałem bana i zaraz wam to pokażę. I tak, zaczynając. 2 dni temu miałem streama, na którym sobie kopałem diamenty. No i generalnie podczas kopania diamentów serwer się zlagował, ponieważ Burak zrobił jakąś ekspiarkę z kurczaków i zaspawnił dosłownie, nie wiem, pewnie kilkaset kurczaków, które lagowały serwer. No i doprowadziło to plus minus do tego, że... jakby to ładnie powiedzieć, że serwer miał lagi. W sensie były cofki, co chwila serwer nie lagował. Jak próbowałem wykopać rudę, to po prostu cofało mnie, albo musiałem ją wykopać jeszcze raz. No i akurat się złożyło, że w momencie, kiedy były te lagi, ja zupełnie przypadkowo, tak serio, zupełnie przypadkowo i zupełnie bez laga, bez niczego, ponieważ ja tutaj też nie będę ukrywał, że ten ban, który dostałem na 3 dni, jest jak najbardziej słuszny, to też nie ma co za bardzo gadać, ale do tego zaraz przejdziemy. Zupełnie przypadkowo wpadłem do po prostu dziury, która była wykopana, no i pode mną nic nie było. Zaraz to wszystko zobaczycie. No i wiecie, biorąc pod uwagę, że akurat w momencie, kiedy wpadłem, nie wiem, mnie to tak potężnie bawi, że akurat w momencie, kiedy wpadłem, okazało się, że na serwerze są lagi. No to wiecie, no to co zrobi typowy debil, kiedy ma szansę uzyskać itemy? No typowy debil zacznie, wiecie, big balls things i zacznie mówić, serwer, znaczy serwer, Molka lagi miałem, wróć mi itemy. No i zacząłem pisać do Molki, Molka, zginąłem przez laga, oczywiście wiecie. Nie liczyłem na cokolwiek, bo z tego co wiem, Itachi i Jawor mi opowiadali, że im itemów nie chciał zwrócić, więc nawet nie byłem, szczerze, nawet nie miałem, wydaje mi się, w tamtym momencie nawet procenta pewności, że on mi wróci te itemy. No i zacząłem pisać, Molka, weź mi wróć te itemy, przez laga zginąłem. Kiedy oczywiście była to gówno prawda, ponieważ zginąłem dlatego, bo jestem idiotą. No i sytuacja wyglądała w ten sposób, że chwilę sobie z nim popisałem, no i okazało się, że racja, były akurat lagi w momencie, kiedy zginąłem, no i racja numer 2, że były, że po prostu zginąłem, znaczy racja, no i po prostu przez to, że były te lagi i Molka uwierzył w to, że były te lagi, uwierzył też, że zginąłem przez laga, a nie zginąłem przez laga, bo zginąłem jak debil, no i po prostu wrzucił mi itemy, no i... Na tym ta cała historia po prostu już polegała, że ja sobie po prostu, że on mi wrócił te itemy, ja sobie, wiecie, tam memowałem na streamie i tak dalej z tego, wiecie, hashtag podwyżka dla Molki i tak dalej, no i po prostu skończyłem streama, ponieważ wtedy jeszcze byłem przestawiony, generalnie mój sen się naprawił, jak coś, jakby się ktoś zastanawiał, w sensie dzisiaj wstałem o godzinie 8, więc jest totalny pokrzęp, no i sen mi się naprawił, ale to totalnie odbiegam od tematu. No i Molka wrócił mi te itemy, zacząłem sobie tam memować, no i po prostu skończyłem streama. No i w momencie, kiedy skończyłem streama, poszedłem spać. No i jak wstałem, gdzieś o godzinie, nie wiem, 1 w nocy chyba, widzę wiadomość na Discordzie, znaczy chyba na Facebooku od Citroxa, jeżeli się nie mylę. Nexe, zobacz ogłoszenia. No i wchodzę na ogłoszenia i widzę wiadomość. Nexe, masz bana na 3 dni za oszukiwanie administracji. No i... To jest, moi drodzy, cała historia. Ja tutaj nie zamierzam jakkolwiek to komentować, ponieważ to, że dostałem bana, było w 400% zasłużone, w sensie serio. Zasługiwałem na tego bana, zachowałem się jak debil, zachowałem się jak idiota i nie powinienem się tak zachować. Ban jest oczywiście słuszny, ale jeżeli mam być szczery, i wiem, że to może zostać dwojako odebrane, ale jak mam być szczery, nie żałuję. Nie żałuję, że dostałem. Znaczy nie żałuję, że to zrobiłem, bo przynajmniej było śmiesznie. Ja się pośmiałem i... Wyszła z tego całkiem zabawna sytuacja, dlatego moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli podejmujecie świadomie jakąś decyzję, to nie ma potem czego żałować, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Dlatego, czy ban był słuszny? Ban był słuszny jak najbardziej, w sumie dalej mam bana, możemy sobie wejść, zobaczyć, tak o, wchodzimy. No i mam tutaj bana jeszcze na jeden dzień 13 godzin, aczkolwiek, tak jak mówię, nie żałuję, śmiesznie było, no, poniosłem tego konsekwencje, biorę to na klatę, była to w 100% moja wina, nie musiałem tego robić, dlatego moi drodzy, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego dostałem bana, no to jest plus minus cała historia, no jestem po prostu głupi jak but,
ale to już najprawdopodobniej wszyscy z was wiedzą. Dobra, moi drodzy, ja już nie gadam, zapraszam was na te szoty i widzimy się za dwa dni. Ja p... Co się stało? No kurwa, zgadnij. Co? Wywaliłeś się? Mam cię odratować jakoś? Jest komenda TPA? Nie. Jestem patusem! Nie potrafię 20 minut wytrzymać bez słowa. Plus jeden. Może to przez środowisko, w którym się wychowałem. Ale... ale za to mnie lubicie chyba. Ale mamy dzisiaj piękny wieczór. Widzę, że też, nie? Fortune 3, wszystkie enchanty, ze stack diamentów. Zrobię sobie screena tego, co straciłem. No, kasę. Ajaj. O Boże. Ja mam w tym momencie dość. Ja mam po prostu dość. Jezusie. Szkoda do kill-offa najbardziej. Tego co wykopałem, no pół godziny to kopałem ponad. Ej, w ogóle zauważyłeś, że teraz jak ktoś przeklnie gdzieś, no, na live, na odcinku, to ludzie mają takie wytyfy, co się stało? Nie wiem, szat. Jeżeli chodzi o przeklinanie, już wam mówiłem. Wyobraźcie sobie, że ja jestem człowiekiem i wyobraźcie sobie, wiem, że w to będzie ciężko wierzyć, ale Yoshi też jest człowiekiem. I generalnie ludzie mają w to do siebie, że przeklinają. I szczerze, tak, w momentach, kiedy chcę krzyknąć, będę krzyczał, mi się to podoba. Będę też cenzurował, ale no akurat w momencie, kiedy spadam, jest ciężko. Dziękuję. No i króciutko. Nie wiem, co ci powiedzieć, stary. Zatłukę się. Ale bez kitu, jakieś lagi były, no ja się zgadzam. Nie, czy ty zginąłem przez laga, czy nie? No były lagi cały czas. Dobra, nie cofnę live'a. Itemy przez laga traciłem. Cofnij to, Bolka, proszę, cofnij. Nie wiem, są lagi na serwerze, na którym gra 5 osób w tym no momencie. No właśnie, pierwszy zginął. Zginąłem, już nie będzie lagów. No super, a kill off, wyleciałem poza świat przez to, że się cięło wszystko. A dawaj kuraki, bandyto. I straciłem ze stack diaksów i kill off 4-3-3. Please, sowka. Aż tak byli w czat. Yoshi, pomóż, weź go jakoś zachęć. No zachęć ich do sowki, ja chcę item odzyskać. Napisałem już. No zachęć jeszcze mocniej. Wemurę funda zrób, no proszę. To była 12.34. Nie, to było z 3 minuty temu. Z nie, no 5. Było już 8. Mam na czacie nawet. No przecież, sorry, nie mam tego w bazie. A możesz mi cofnąć postać o idk 20 minut, 10, cokolwiek, żebym wrócił do miejsca, zanim padłem na lagu. Screen na Discord. Chłop, co robi? Procent data, procent demolka. W ogóle śmiesznie, że molka gra jako admin. No, wysłałem na off-topic. Dobra, molka to sprawdza teraz. Musimy czekać i wierzyć. Pokażę domek molki, a gdzie jest? Przy spawnie. Idę. A to jest ten sklep jego, czy nie? Przy spawnie jego. No ale to jest taki wodny, tak, czy nie? Na wodzie taki domek stoi. Jak sam złe wieści. Proszę, nie teraz. Zginąłem. Przecież jest 13.30. Chyba, że masz godzinę do tyłu. No ta. A, no to nie wiedziałem. No to tak. To się mogło zgadzać. Da się mnie cofnąć? Proszę. W Minecraftie jest 13.40. No, Jezu, po prostu molka jest pewnie w UK, albo serwery są na UK postawione. Więc no. O, rozsypałeś się. O, rozsypałem się, itemy jeszcze chyba tam były w tej pustce. Weź mi, zbierasz moje itemy. Zbieraj się. A że twoje? Jak no to? No weź mi. A są jakieś moje? Zbieraj się. Jak? Zbieraj się. A tu nic mi nie ma. Wysypałem ci. A, dobra. Czyli czekaj, czy ja będę musiał zrobić tak? Dobra, diamenty są. Jezu, dziękuję. Jezu, czat, to jest najlepszy admin na świecie. Widzisz na ksa jajty. To jest jajty, Filip. To jest najlepszy admin na świecie. Molka. Awans dla molki. Podwyżka dla molki. Levela nie zyskałem, ale no to już problem. To było wybagane, bo cicho. Nic nie było wybagiwane.
Lagi serwera były, więc wiecie, jak to jest. Not even close, że tak to powiem. Ale nie, serio, to miałem taki zjazd humoru nagły. Nie wiem, wiecie, to jest ten moment, kiedy... Nie wiem, jak to pisać. Weźcie jeszcze czegoś przyrównę. Kiedy, wiesz, masz chęci i w ogóle do życia i w ogóle do wszystkiego i nagle giniesz i nic się nie chce. No bo w sumie, że się robił te sety teraz i tak dalej, to wiadomo, każda wywrotka boli. Ja pierdzielę. Muszę sobie automatyczną przepalarę zrobić. I w ogóle jestem wyjątkowo bogaty, coś tutaj na tym serwerze. Za bogaty. Też bym chciał pieniążki. Też byś chciał pieniążki? Znaczy o. Nie no, pieniężny jestem akurat potężnie biedny, ale no. Denerwuje mnie to, że kupują u Molki zamiast u mnie. Ja, Molka lepsze ceny daje. Kubik nie, zbycie no. Zabił i dał to klatki. Nie wiem, szat, mnie tylko zastanawia, czy Kubik widział mój tytuł ostatni. No, w sumie prawda. Zastanawiam się, czy on to widział i czy ten, bo tak szczerze, jak wczoraj dostałem od niego pinga na serwerze, jak dawał mi statystyki tego, diamentów, to przez taką sekundę miałem taką rozkminę, ty, a coś, że on do mnie dostałem pinga, jak chce, co to jest za tytuł, zmień go, kurde. Nie, no chyba tytuł był adekwatny w miarę. Ja, czat, mam tyle do powiedzenia, że Molka, moim zdaniem, powinien dostać awans i podwyżkę.